Znajdujemy się w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Jest to spotkanie zorganizowane na podsumowanie akcji, drugiej edycji akcji Pomoc Polakom na Białorusi. Akcja była organizowana przez Fundację Janka Muzykanta oraz Samorząd Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Przez okres kilku miesięcy zbieraliśmy dary dla naszych rodaków, którzy mieszkają na Białorusi, ale nie tylko, bo trafiły też do osób nie tylko polskich, dla ojca Tadeusza Kowalskiego. I dzisiaj właśnie chcemy podziękować tym obiadem dla wszystkich osób, które brały udział. Ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem w stanie wszystkim podziękować, a więc korzystam z okazji, że te wszystkie osoby, które przynosiły, zostawiały te dary na uczelni, wszystkim serdecznie dziękuję. Wszystko dotarło na Białoruś i na pewno wszystko się przydało. Przede wszystkim chciałam od imieniu dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, dyrektorów i władz rejonowych bardzo serdecznie podziękować za taką organizację, ponieważ to jest bardzo mile widziane, że mówią, że jak Polacy się potrafią zorganizować, nie? Jeśli są jakieś święta, jakieś potrzeby i powiedzmy tak to gładko idzie, bo ponieważ wiemy o tym, że granica jest trudna do przejazdu z takimi rzeczami, a tutaj tak się udało, więc no, niesłychanie jesteśmy wdzięczni Państwu, którzy to organizowali i składali i otwarte serce mieli. Ile to oczywiście radości przyniosło i ile załatwionych takich potrzeb, które są, zwłaszcza z racji świąt. Działamy w określonym środowisku, a poza tym jesteśmy zobowiązani do pomocy, jeśli chodzi o biednych ludzi, a jeśli na Białorusi, to tym bardziej, bo w Polsce jest wiele instytucji, które pomagają Polakom. Cieszymy się bardzo z tego, że możemy dostarczyć paczki świąteczne biednym dzieciom, dla których niejednokrotnie jest to jedyna paczka, którą otrzymują. Będziemy tę działalność kontynuować dzięki sponsorom, bo prawdą jest to, że człowiek jest na tyle wart, na ile potrafi się dzielić z innymi. Oczywiście dobrze jest mieć po to, żeby się móc dzielić, prawda? Natomiast chcemy to oczywiście kontynuować, będziemy. Cieszę się, że samorząd angażuje się bardzo w to, gdzie pozyskujemy i środki finansowe, pozyskujemy określony asortyment, który jest niezbędny do tych paczek. Natomiast w przyszłości chcielibyśmy wraz z ojcem Tadeuszem stworzyć taką możliwość, żeby biedne dzieci z domu dziecka, uzyskując kartę Polaka, mogliby się uczyć w szkołach średnich tutaj w Łomży oraz studenci, pracując, mogliby zdobyć wyższe wykształcenie. Chcielibyśmy dać im wędkę. Jestem przekonany, że będą w przyszłości dobrze łowić. Czyli dla najmniejszych proponujemy paczki, a dla tych starszych będziemy proponować naukę, pracę, damy wędkę, zobaczymy, jak będą łowić. Jeśli chodzi o rodziny, no to ze 250 rodzin gdzieś można liczyć, że... No i poza tym takie pomoc doraźna jakimś tam osobom konkretnym, które widać było, że trzeba powiedzmy w jakiś sposób ich wesprzeć. Poza tym jeszcze szkoła, internat dla dzieci, przeszło 100 dzieci. I poza tym przedszkola, no to w przedszkolach też są takie dzieciaki potrzebujące, no to co można było jeszcze w szkołach, o których nauczyciele wiedzieli, że trzeba pomóc. Było tego 3 razy więcej niż w ubiegłym roku. Były zebrane ubrania, zabawki, komputer, telewizor, wózki dziecięce, słodycze, przybory szkolne, przybory toaletowe, jedzenie. To wszystko, czego tam nie ma, a mogliśmy, no
co więcej. No oczywiście była też zbiórka pieniężna, która wpłaty były na konto Fundacji Janka Muzykanta i zostały przekazane przez pana prezesa fundacji na potrzeby właśnie ojca Kowalskiego tam na Białorusi, który już on będzie wiedział, jak ma tym zadysponować, bo odbudowywana jest kaplica Matki Boskiej Szkapleżnej i dużo już jest odbudowane. Ja chciałabym powiedzieć, że tutaj znajdujemy się, myślę, że to bardzo ważne, dzięki hojności rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu, że takie spotkanie i ten poczęstunek to finansuje pan rektor. Żadne pieniądze, które zostały wpłacone na zbiórkę, czy też rzeczy nie są tutaj w jakiś sposób przeznaczone na to, że my jesteśmy tutaj na tym spotkaniu. To jest dar naszego pana rektora.